Witam Państwa bardzo gorąco na konferencji po meczu GKS Tychy. Chojniczanka GKS Tychy, trener gości Piotr Mandysz, trener gospodarzy Grzegorz Kapisa. Tradycyjnie proszę na początek o kilka słów trenera gości. Myślę, że oglądaliśmy dzisiaj bardzo zacięte spotkanie z dominacją zespołu Chojnic. Myślę, że do momentu straty bramki nie zasługiwaliśmy na punkt, po której tutaj przyjechaliśmy. Oczywiście przyjeżdża się zawsze, żeby grać całą pulę, ale dzisiaj ciężko nam to przychodziło. Przeciwnik grał agresywnie, każdą naszą akcję wyprowadzaną przerywał w sposób dozwolony bądź nie. Stąd taki obraz gry. Po przerwie chcieliśmy grać swoje i niestety plan pokrzyżowała nam szybko stracona bramka. Stąd musieliśmy się bardziej otworzyć i gra na pewno wtedy nabrała rumieńców. Żałuję w końcówce kilku niewykorzystanych sytuacji, bo mogliśmy się tutaj pokusić o spotkanie remisowe. Niestety tak się nie stało. Gratuluję Grzegorzowi zwycięstwa, bo myślę, że w przekroju całego spotkania jego drużyna na nie zasłużyła. Jeśli miałbym coś powiedzieć na temat mojej drużyny, to takie odnosiłem wrażenie, jakby byli przestraszeni. No nie ma się czego bać, bo szanując oczywiście każdego przeciwnika, no ale póki co jesteśmy liderem, no i powinniśmy to byli dzisiaj na boisku pokazać. Nam się ta sztuka nie udała. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie trenerze. No tak, mecz z liderem. Po tym najlepszym początku sprzed tygodnia. Spotkanie z gatunku bardzo, bardzo ważnych, przynajmniej dla nas. Jak Piotr zaznaczył, im ten remis zupełnie siebie wystarczył. My musieliśmy grać o całą pulę. Jak niektórzy policzyli, 8 zawodników nowych po tych 10 tygodniach przygotowań. Pokazaliśmy się w Chojnicach. Zwycięstwo z liderem zawsze cieszy. Jasne, że do jakości gry można mieć zastrzeżenia w każdym spotkaniu. Bardziej podobała mi się piłkarsko ta pierwsza połowa. W drugiej zaczęły grać rolę emocje już. Czerwona kartka i tak dalej. Natomiast myślę, że ci, którzy byli na meczu, widzieli ciekawe piłkarskie widowisko, jeśli chodzi o czołówkę drugiej ligi. Drugie spotkanie tej rundy za nami, jesteśmy cały czas w grze i o to przecież chodziło. Wygrać ten mecz, nawet za cenę jakości tej gry, za cenę stylu. Bo gdyby ta przewaga powiększyła się do 9 punktów, byłoby już bardzo trudno zespół z tyłu dogonić. A tak cały czas jest to w naszym zasięgu. Także dziękuję wszystkim tym, którzy przyszli, bo bardzo fajnie się spisali, tym, którzy byli na boisku za to sobotnie piłkarskie popołudnie. Fajnie to wyglądało. Dziękuję i proszę o pytania. Nie ma pytań? Dziwne. Dziękuję bardzo.